Cześć moi kochani, zapraszam Was na czwarty świeżutki odcinek Wiedźmy z Sąsiedztwa. Kto pamięta, na czym zakończył się ostatni odcinek? Jakie bardzo było emocjonujące zakończenie. Ten łapka w górę! A kto nie pamięta, też łapka w górę, ale jestem cwana. Ale dla tych, którzy nie pamiętają, przypominam, że spędziłyśmy bardzo upojną noc z panem inkwizytorem Rojem. Z tym Rojem, a nie z tamtym Rojem. Dobra, taki nieśmieszny żarcik. No, no i po tym okazało się, że... A, no tak, Roy był śmiertelnie przecież zatruty, zaklątwiony, ale to tam sobie poradziłyśmy, więc to nieistotne. A zakończyło się na tym, że zostałyśmy oskarżone o zabójstwo. Prawdopodobnie co? Prawdopodobnie inkwizycja przyjechała nas aresztować. Milutko z ich strony, mam nadzieję, że Roy nam pomoże. A może Roy da nam alibi, że wiecie, powie, że tak, tak, tak. Katarzyna była ze mną tej nocy, ze mną, wiecie. Co może stać się przyczyną w sumie drugiego oskarżenia. A nie chcemy jeszcze więcej kłopotów. No i w poprzednim odcinku zużyłam dużo punktów magii. Mam tylko 2 punkty. A patrząc na to, ile właśnie zużyłam w trzecim odcinku, no to te 2 punkty starczą mi na nic. Rozdział 4. Konsekwencje. Mimo chłodnej pogody atmosfera w mieście dopiero się rozgrzewa. Coroczny jarmark jesienny jest zagrożony. Członek ławy przysięgłych padł ofiarą zaklęcia wiedźmy. Co? Jest pani aresztowana za zabójstwo Roya Ertana? No wiecie, może go mogłam delikatnie uszkodzić, może troszeczkę go poturbowałam, ale wydaje mi się, że wyjdzie z mojego domu całkiem żywotny. Oj, pani inkwizytorze, co ty gawarisz, muszcina? To żart, prawda? Kogo zabiłam, jeśli mogę spytać? No przecież on powiedział, kogo Roya Ertana. Pana Roya Ertana. Co? Roy! Jak to możliwe? Jak do tego doszło? Nie wiem. O nie! Widzicie, i wszystkie milutkie sąsiadki się zleciały. Sąsiadki jedna za drugą wybiegły na ulicę. Wiedźma! Ale komplementy sypisz z uciutka, będziesz smażyć się w piekle. Panno Dean, proszę zdjąć ochronę, w przeciwnym razie użyjemy siły. Na jakiej podstawie jestem oskarżona? Nie spieszyłam się z ujawnieniem informacji, że w moim salonie siedzi żywy, zupełnie zdrowy Ertan. Po tej nocy to rzeczywiście bardzo zdrowy był. Okaz zdrowia. Obudziła się we mnie złośliwość, no pewnie pobawmy się z nimi trochę. Skoro tak mnie po chamsku zaatakowali, to podroczmy się trochę. Panno Dean, powtarzam, proszę zdjąć ochronę. Jeszcze czego? Ignoruję cię, koleś. Słucham? Przepraszam. Słabo słyszę. Możecie prosić, aby lamentowały ciszej? Możecie poprosić, aby lamentowały ciszej? Skinęłam głową w stronę płaczących sąsiadek, które osiągnęły wyjątkowo wysokie tony. Wiem, że to jest napisane dźwięki, ale łatwiej, ładniej brzmi mi tony.
Daj spokój, Lin. Nie uda ci się z tego wywinąć. Oj, panie inkwizytorze. Piękna odznaka. I taka piękna kompromitacja. Nie mam takiego zamiaru. Lepiej powiedzcie mi, zapytać o Roya, zapytać o dowody. Moment, moment. Nie znaleźli ciała. Nie ma ciała, nie ma zabójstwa. Skąd wniosek, że Ertan nie żyje? Widzieliśmy klątwę. Inkwizytor tego nie mógł przeżyć. Widzieliście klątwę? Magiczny ślad prowadzi do pani domu. Nie wyprzesz się, Kasia. Pani domu. Pani domu, Tina i przyjaciółka. Och, tak bym chciała ukarać inkwizytora, odburknąć. Inkwizytor dotknął furtki, ale natychmiast cofnął rękę, oparzony iskrą mocy, którą przed chwilą w niego uderzyłam. Ej, ale ja myślałam, że to będzie inaczej. No ale dobra. Cholera! Piecze paluszek? Iskra mocy, którą wypuściłam, poparzyła go. Ręce przy sobie, inkwizytorze. Uspokój się, wiedźmo. Ja mam imię i nazwisko, ty, inkwizytorze, który nie masz imienia i nazwiska. Uśmiechnęłam się. Nie trzeba było na mnie krzyczeć. To wy będziecie musieli się z tego tłumaczyć. A tak przy okazji, gdzie jest ciało Ertana? Co? Znajdziemy, nie ukryjesz go. Zdejmij ochronę i wpuść nas. Co? Może na początek mógłbyś się przedstawić? Zero kultury. No właśnie, skąd ja wiem, z kim ja rozmawiam? A może to jest jakaś, wiecie, prowokacja i podszywają się pod inkwizycję? Nie wiem. Nie będę wpuszczać obcych do domu. Mama mnie uczyła, że nie rozmawiam z obcymi. W tym momencie pod dom podjechał znany mi dobrze samochód. Artur! Inkwizytor od razu dał mi do zrozumienia. Herbata i przeprosiny nie wchodzą w grę. O, czyli też mnie podejrzewa. Wspaniale. A myślałam, że ma zadatki na mojego przyjaciela. Dean, dlaczego są z tobą same problemy? To oni! Oni chcą mnie aresztować, a nakazu wciąż nie pokazali. Odwróciłam się do nieznanych mi inkwizytorów i przemówiłam lekko kpiącym tonem. Wszystko przez to, że jestem czarownicą, prawda? Dyskryminacja! Mamy dowód. Ścieżka klątwy prowadząca z jej domu do domu Roya Ertana. Śmiertelnej klątwy. A może to wiecie ścieżka w drugą stronę? Z jego domu do mojego domu. Nawet nie przewidzieli takiej opcji. Bezczelność na stos ich. Na stos, wiecie, wiedźma. Wiedźma inkwizycja. Artur zignorował swoich kolegów i zwracał się tylko do mnie. Wpuść mnie do środka i spokojnie porozmawiamy. Obiecuję, że nie pozwolę cię aresztować bez powodu. Tak, tak, tak. Fakt, że Artur grzecznie poprosił mnie, żebym go wpuściła, zamiast próbować mnie do tego zmusić, był jak miód na moje serduszko. Dobrze. Już miałam zdjąć ochronę, kiedy drzwi zawojami mi moich. Aż się zająknęłam, bo wiem, co w tym momencie się zdarzy. Za moimi plecami otworzyły się. Po czym usłyszeliśmy radosny głos głównego bohatera tej szopki. Roy goły wylas! Roy, załóż spodnie! Co tu się dzieje? Sądząc po inach, inkwizytorów i sąsiadek, pojawienie się żywego Ertana wywołało szok. Dzień dobry, panowie! Patrząc na Ertana i tę sytuację, to dla niego bardzo dobry. Roy stał na tarasie z nagą klatką piersiową i ręcznikiem owiniętym wokół bioder. Inkwizytor trzymał w dłoniach kubek herbaty. Normalnie wakacje. W
Wszystko wskazywało na burzliwie spędzoną noc. Potargane włosy, lekki zarost, błysk w oczach i przebiegły uśmiech. Roy? Sąsiadka natychmiast zbladła. Ertan? Zgadza się, co wy tutaj robicie. Wyszło lepiej, niż sobie to wyobrażałam. Milczeć, powiedzieć, oczywiście, że odpowiem. Chcą mnie aresztować. Wszyscy. Szok minął i teraz szeroko się uśmiechnęłam na złość sąsiadkom, którzy zamarli z otwartymi ustami. Niebezpieczna z ciebie wiedźma. Ertan uśmiechnął się i zrobił łyk herbaty. Co narobiłaś? Zabiłam cię. Ponoć cię zabiłam. Inkwizytor ledwo stłumił śmiech. Kochanie, to, co zrobiłaś ze mną w nocy, trudno nazwać morderstwem. No, ale niektórzy mogą powiedzieć, że tak cię wymęczyłam, że szpadł. Zamierzałam wyrazić oburzenie, ale mi przeszkodzono. Więc ty żyjesz? Nie. Doceniam inteligencję inkwizycji. Jak widać? Ja tu odpoczywam, a wy hałasujecie, budzicie sąsiadów. Nieładnie. Dlaczego w ogóle myśleliście, że nie żyję? Śmiertelna klątwa, ślad prowadził do twojego domu. Nic nie wiem o żadnych śladach, jestem zupełnie zdrowy. Myślę, że odwiedzę dziś wasz oddział, aby porozmawiać o nielegalnym wtargnięciu. Roy mówił spokojnym tonem, ale jego groźne spojrzenie sprawiło, że inkwizytorzy napięli się i zesztywniali. Co wy, nie widzicie? Ona go zaczarowała! Za swoim urokiem osobistym. Inkwizytorzy spojrzeli najpierw na Roya, potem na mnie. Pan Nodin? Prawie się udało. To poważny zarzut, pan Laufield. Proszę się zastanowić. Czy inkwizytor o trzeźwym umyśle chciałby to coś? To już lekka przesada. Ta pani lepiej niech uważa na słowa, bo może ich jeszcze pożałować. Ertan, lepiej będzie, jak pojedziesz z nami. Pani Dean również. Nie? Dlaczego niby? Stanowczo odmówić, poprosić o wyjaśnienie. Nie. Nigdzie nie jadę, nie macie prawa. Okej, myślę, że tego tekstu nie mówi inkwizytor, a nasza kochana Katarzyna zadrżałam nerwowo, kiedy przypomniałam sobie, że eliksir siły jeszcze we mnie buzuje. Śmiesznie widząc postać tego inkwizytora. Aj, kurde, czemu oni tak zamieniają to? Musimy sprawdzić oskarżenie o użycie zaklęcia miłosnego, pan Dean. Nie ma takiej potrzeby. My uważamy inaczej. Zamiana ciał i dusz. Gilbert, czy ja wyglądam na idiotę? Nieraz próbowali mnie oszołomić, nie dawali rady. Nikt w ciebie nie wątpi, ale... W głosie Roya usłyszeć można było stanowczość. Było jasne, że to rozkaz, któremu koledzy z pracy nie mają prawa się sprzeciwić. Dobra, wróćcie już do dobrych dymków. Świetnie, będę w inkwizycji za 2 godziny. Tam porozmawiamy. Panna Dean zostaje w domu. Inkwizytorzy spojrzeli na siebie z niezadowoleniem, ale nie protestowali. Powoli odwrócili się i ruszyli w stronę samochodu. I żeby wam guma nie pękła w oponie. Kasia, idziesz? Szybko wróciłam na werandę, czując na plecach krzywe spojrzenia. Przy wejściu odwróciłam się. Kurtyna w dół, dziękujemy za uwagę. Nie mogę w to uwierzyć.
Jeśli nie dzisiaj, to innym razem doigrasz się, wiedźmo. Ertan szarmacko otworzył drzwi, puścił mnie przodem i razem zniknęliśmy w domu. Same problemy przez tego Roya. To wszystko twoja wina. Lucek już czekał przy wejściu, aby wskoczyć mi na ręce. Pewnie biedny koteł mało co na zawał nie zszedł tam. Spakujmy się i wyjedźmy stąd, co? Zachichotałam, drapiąc kota za uchem. Potem spojrzałam na Roya. Trzeba omówić wydarzenia, musisz już iść. Jak myślisz, nie będą już szturmować? Zachichotałam nerwowo. Nie powinni. Jak trafili na ślad? Kto dał wskazówkę? Zaklęcie jest silne, a ciężko je wytropić. Jeszcze nie wiem, ale spróbuję to rozgryźć. Dobrze by było, Ertanie, jakbyś spróbował rozgryźć, kto chciał cię zabić. Ertan odstawił filiżankę na stół i poprawił ręcznik, który próbował zsunąć się z jego bioder. Niech się nie suwa lepiej. Rzuciłam szybkie spojrzenie na tors mężczyzny, natychmiast się odwróciłam. Nie prowokuj. Myślę, że powinieneś już iść. To się nazywa wdzięczność. Wdzięczność to wszystko twoja wina, Ertan. A za co ja miałabym być ci wdzięczna? Uratowałem cię. Przerośnięte ego jak przerośnięte muskuły. Od oskarżenia o morderstwo, które nie miało miejsca. Kpina. Zastanawiałaś się, dlaczego obwinili właśnie ciebie? Ślad prowadził do mojego domu. Jesteś pewna? Nie ma innych powodów? Inkwizytor patrzył na mnie przeszywająco. Szybko zorientowałam się, do czego piję. Słuchaj, musimy sobie coś wyjaśnić. Nie mam nic wspólnego ze spuścizną Tybura. Widziałyśmy się najwyżej kilka razy. Więc marnuję swój czas. Jak uważasz? Rozmowa skończona. Zbieraj się i wychodź. Odwróciłam się i poszłam do kuchni. Dobrze znosisz mrozy? A co? Szykujesz, gdzie mamy się wynosić? Co? Zaczęłam zbierać słoiki, które rozrzuciłam, śpiesząc z pomocą Ertanowi. Wyjedźmy do Garindar. Zmarszczyłam brwi, przypominając sobie mapę królestwa. Dlaczego akurat tam? Pół roku polarny dzień, pół roku polarna noc, strasznie zimno. Nie dziękuję. Tam jest najsilniejszy sabat. Inkwizytorzy trzymają się z daleka. Lucyfer miałknął z niezadowoleniem i usiadł na parapecie. Wróciłam do słoików i próbowałam odciąć się od niepokojących myśli. Sprzątanie było dla mnie jak medytacja. I zdecydowałam, że dopóki nie posprzątam kuchni, nie uspokoję się. O, decyzja. Wzięłam szmatkę i zaczęłam dokładnie wycierać blat. Ale zanim zdążyłam się skoncentrować, wszedł ubrany już Roy. Jeszcze tu jesteś? Wychodzę. A co, mam cię odprowadzić do drzwi? O. Jeśli Inkwizycja znowu tu się zjawi, nie krępuj się. Widzicie, jakiego bohatera struga? Aha. Co jak co, ale potrafię sobie poradzić z urzędnikami i nie tylko z nimi. Zaczęłam wycierać półkę, ale poczułam na sobie wzrok Ertana. Coś jeszcze? Kasia,
Uratowałaś mi życie, a ja nawet nie podziękowałem, jak należy. Jakbym miała wybór sprzątać na półkach, zamknij temat. Dlaczego sprzątanie na półkach? Kosztuje mnie 15 rubinów. Nie to, że sprzątam. Muszę się wysilić, to jeszcze mam za to zapłacić? Coś czuję, że w czasie sprzątania Roy przyjdzie i na przykład obejmie mnie od tyłu. Na przykład. Dobrze, słucham. Odwróciłam się gwałtownie w stronę Inkwizytora, by wymownie na niego spojrzeć. I to jest sprzątanie? Ale w następnej sekundzie podpora pod moimi stopami zniknęła? Nie rozumiem. Czy ja byłam na jakimś taborecie, on mi taboret zabrał, czy ja byłam na ziemi? I co? I podniósł mnie? Z głośnym krzykiem poleciałam w dół prosto w ramiona Inkwizytora. Aha. Z tego wszystkiego straciłam zdolność mówienia, a serce waliło w piersi jak szalone. Postanowiłaś polatać? Nie, bo nie mam mopa. Trzymał mnie jedną ręką, a drugą ostrożnie oparł o stół drabinę z wygiętą nóżką. Jasno-niebieskie oczy Inkwizytora były tak blisko, że mogłam zobaczyć swoje odbicie w jego rozszerzonych źrenicach. Czyli mu się podoba, bo nam się źrenice rozszerzają, kiedy patrzymy na coś, co nam się podoba. Nadal ci nie podziękowałem, jak przystoi, tak jak przystoi. Zrozumiałam aluzję. Może wystarczy przygód na dziś. Tej nocy na pewno sobie nie wybaczę. Po prostu postaw mnie z powrotem na ziemię. Ertan uśmiechnął się i delikatnie mnie puścił. Dziękuję, Kasia, naprawdę. Krótko skinęłam głową. Jesteś mi dłużny. A teraz przepraszam, mam dużo do zrobienia. Ertan zerknął w bok na zepsutą drabinę. Nie potrzebujesz pomocy? Nie, poradzę sobie. Skoro tak mówisz, więc mam sobie iść. Nie wiem, jak mam mu powiedzieć, żeby się wynosił, żeby zrozumiał, że ma się wynieść. On tak bardzo chce zostać u mnie, no naprawdę. Przyczepił się? Tak, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Westchnął ze smutkiem, po czym odwrócił się i ruszył w kierunku wyjścia. I co, jeszcze się odwróci i zapyta, ale na pewno. A może jak krzyknę, Rój, zaczekaj. Garindar nie pomoże. Czas złożyć wniosek o azyl polityczny w innym kraju. Wieczorem odwiedził mnie Artur. Usiadł w fotelu przy kominku, a ja przyniosłam z kuchni talerz domowych bułeczek. Pycha. O nie! Znowu zamienili kwestię. Mam bułeczki twoje ulubione. Jakie wieści? Obserwują cię, dopóki sprawa nie ucichnie, żeby uniknąć kłopotów z miejscowymi. Naprawdę? Myślą, że będę się mścić? Nie ty. Sąsiedzi. Czyli oni ochraniają mnie? Zaskoczenie zakrztuciłam się kawą. Słucham? Doczekaliśmy się. Wiedźma chroniona przed ludźmi. Cicho. No i znowu kwestie zamienione. Dlaczego mieliby na mnie polować? Ertan żyje i ma się dobrze. Nie złamałam prawa, nikogo nie zabiłam. Już dawno czegoś na ciebie szukają, sama wiesz. A ta sytuacja
Miarka się przebrała. Niech tylko spróbują. Kasia martwi się o ciebie. Dziękuję, to miłe, ale jestem dużą wiedźmą. Potrafię o siebie zadbać. Jest ich więcej. Są wściekli, a wściekli ludzie są zdolni do wszystkiego. Artur, ja również jestem zdolna do wszystkiego. Kasia, a ty z tym rojem sypiasz? Arturze, ciekawe pytanie. Czekałam na to pytanie, odpowiedzieć na to pytanie. Nie odpowiadać, zaprzeczyć. Nie odpowiadać. Na pewno nie będę z tobą o tym rozmawiać. On powiedział to samo. Ustaliliśmy zgodność naszych wersji. Jakby doszło do przesłuchania. Ciekawe. I co jeszcze mówił? Że uratowałaś go przed śmiertelną klątwą najwyższego poziomu. To akurat prawda. Kasia, z takimi talentami biliby się o ciebie w stolicy, a ty wolisz wegetować tutaj. Nareszcie dobrze gada. Polać mu! Znowu próbujesz mnie stąd przepędzić? Tak będzie dla ciebie najlepiej. Nie boisz się o siebie? Przynajmniej miej litość nade mną, starym inkwizytorem. Stary inkwizytor, któremu młodzi nie dorastają do pięt. Myślisz, że nie wiem, jaki jesteś silny? Artur, nigdzie się nie wybieram. Uparta jesteś. Och, znamy się tyle lat. Jakie są inne opcje? Jakie inne opcje? Nie wychodź z domu? 3-5 dni, a najlepiej przez tydzień, niech skandal ucichnie. Ja zgodzić się, sprzeciwić się. Dobrze, może tak faktycznie będzie lepiej. Dobrze, masz rację. Świetnie. Wylądowałam więc w areszcie domowym. W samotności w mojej głowie co jakiś czas pojawiły się myśli o tym, jak do tego doszło. Wkradły się nierozsądne, niepodobne do mnie wątpliwości co do moich umiejętności. Tracę pewność siebie. Ukrywanie się przed ludźmi? Przecież to żałosne. Inna wiedźma poradziłaby sobie ze wszystkim w mgnieniu oka. Pokazałaby im, gdzie raki zimują. Gdzie pieprz rośnie. Na początku szczerze starałam się walczyć z apatią i zająć się pożytecznymi rzeczami. Przygotowywałam się do nowych zamówień. Nie miałam ich, ale była jeszcze nadzieja, że wszystko wróci do normy. Doprowadziłam dom do idealnej czystości, dostając się nawet do najdalszych zakamarków. Ale trzeciego dnia wypłynęły zupełnie bezwartościowe wspomnienia. O człowieku, który bez względu na to, ile razy zaprzeczę, bardzo wpłynął na moją przeszłość. Trzy lata temu. Mamy wspomnienia, Dylan Max? Beze mnie jesteś nikim. Czarownicą, jak każda inna. Gdyby tak było, nie wpadłabym ci w oko. Fakt, że z tobą sypiam, nie czyni cię wyjątkową. A jeśli ci się to nie podoba, tam są drzwi. O, z jakim przyjemniaczkiem się spotykałam. Chyba miałam zaćmienie mózgu. Pieprz się. Potrząsnęłam głową. I gdzie teraz jesteś, Dylanie Max? Zostałeś wielkim magiem, tak jak planowałeś? Coś nic o tobie nie słychać. Wygoogluj go! Zmarszczyłam brwi. Psz! Jakbym nie miała o czym myśleć. Znajdź go na fejsie! Ponownie przejrzałam najnowsze wiadomości.
Nie zostałam otwarcie oskarżona, a nazwisko Ertana nie zostało wymienione, ale było wystarczająco dużo aluzji i podpowiedzi. Nic nowego, znowu ja jestem wszystkiemu winna. Nieobecność Ertana irytowała mnie najbardziej. Nieobecność Ertana? W sensie, że do mnie nie przychodził? Mógłby do mnie zajrzeć, chociaż na chwilę. Widzicie? Widzicie? Ale dobrze, że przynajmniej przed samą sobą się przyznaję, że... No, że go lubię, no. I chciałabym, żeby do mnie przyszedł w odwiedziny. Na herbatę. Na herbatę, moi drodzy! Nie miejcie tutaj żadnych kosmatych myśli. Piątego dnia Lucyfer był tak zmęczony moim złym nastrojem, że dosłownie liczył godziny do zwolnienia z przymusowego aresztu. Jesteś po prostu nie do zniesienia. Przez ostatnie pół dnia leżałam w łóżku i bezmyślnie klikałam w tablet, wściekając się na kota, który próbował mnie zachęcić do zrobienia czegokolwiek innego. Powiedz mi, kiedy moje życie zmieniło się w jeden wielki bałagan? Obawiam się, że to dopiero początek. Jaskier, czy ty nie powinieneś mnie wspierać? To mnie pocieszyłeś, dzięki. Trzeba stąd uciekać i jak najszybciej! Dokąd? Garinder nie wchodzi w grę, zamarzniemy tam. Jest wiele innych ciekawych miejsc. I po co? Tutaj robi się niebezpiecznie. Całe życie będziemy uciekać. W zamyśleniu pogłaskałam Lucyfera. Wiesz, co nie daje mi spokoju? To diabła z sąsiadami, ale siostry. Dlaczego teraz minęło 15 lat? Spadku szukali już dawno. Ale takiego zamieszania nigdy wcześniej nie było. Nagle tablet zadzwonił. Spoglądając na ekran, zobaczyłam nową wiadomość. Co tam? Powiadomienie o opłacie. W sensie, że rachunek, czy co? Lucek wskoczył na mnie, na moje kolana i spojrzał na ekran. Wow, niezła sumka. O opłacie, w sensie, że przelew dostałam od Ertana? No cóż, Ertan. To jakieś 3 razy więcej niż na rachunku. Szczodry facet. Jaskier, jaki ty jesteś przekupny. Jak cię łatwo zjednać. Po prostu tylko hajsy w tych oczach. W sumie pięknych oczach. Teraz przynajmniej mamy za co żyć. Masz rację, tylko... Nie wiem, jak się do tego odnieść. No właśnie, no bo coś takiego zobowiązuje, nie? I to takie sztuczki manipulatorskie. Mam wybór, jak się mogę do tego odnieść. Na 6. dzień niewoli postanowiłam wyjść na zewnątrz. Dobra, dosyć tego. Nie można trzymać wiedźmy w 4 ścianach. Nie można. To niebezpieczne dla zdrowia innych. Muszę się ładnie ubrać. To w końcu pierwsze wyjście od 3 dni. Od 3 dni? A było napisane, że 6. O Boże, wystraszyłam się! Jak brzydko! Jest coś więcej? O, ale to darmowy. A nie darmowy. Myślałam, że darmowy. No to mi się najbardziej podoba. Ale mam nadzieję, że włosy da się zmienić. Uff, całe szczęście. Nie. Może na wyjście wyprostuję sobie włosy? Ale kurczę, jakby... Nie, jak doklejone. Teraz to będą się tylko kolory zmieniać. Czy to jest płatne? Dobra, niech będzie. Nie wiem, może spotkam Ertana i mnie pochwali.
albo sąsiadki i umrą z zazdrości. Ale się wystroiłaś. Jak w trakcie kwarantanny, jak się szło wyrzucić śmieci. I jadę do centrum. Po co? Po prostu przejechać się. A ty pilnuj domu. A co ja, pies jestem? Mogłabyś wziąć ze sobą Kingsleya na wszelki wypadek. Nie martw się, nie potrzebuję ochroniarza. Rozmawialiśmy o tym. Posłałam kotu Zeusa i wyszłam na ulicę. Kingsleya? Boże, kto to był Kingsley? Arthur Kingsley, Inkwizytor? Czy ja pomyliłam coś? Jezu, nie pamiętam. Wolność! Czy nasz Lucek nie jest zazdrosny o tego kota, który dynda przy lusterku? Zobaczcie, jakby był biały, to można było powiedzieć, że tak kocham Lucka, że mam jego podobiznę w samochodzie. A tutaj czarny kot, zdradzam go. Świeciło piękne słońce, pogoda jak na zamówienie. Wsiadłam do samochodu i włączyłam muzykę. W radiu grała piosenka z prostym motywem. Nawet nie wiem, kiedy zaczęłam śpiewać, stukając palcami w kierownicę. Powiedz, że kochasz mnie. Powiedz. Wtedy zrozumiałam, że nie zdecydowałam, dokąd pojadę. Do parku, do kawiarni, na główną ulicę, dokąd się udać. Romantiko do parku. W końcu wiecie, siedziałam tyle czasu w domu, no to trzeba się przejść po powietrzu. Moja obecność nie umknęła miejscowym. Ale zobaczcie, jak pięknie zrobili, narysowali ten park. Łabędzie, animacje, no cudownie to wygląda. Naprawdę Nowres mają przepiękną grafikę. Na mój widok niektórzy od razu przeszli na drugą stronę jezdni, a inni całkiem opuścili park. No i dobrze, będę sama. Psy! Za pieniądze takiej sławy nie kupisz. Pięknie. Pospacerowałam wokół stału i nakarmiłam łabędzie. Kochane ptaszki, was nie obchodzi to, że jestem wiedźmą. Dej jeść, dej jeść. Dean? Cześć, Laufield. Nazwisku to po pycku. Uśmiechnęłam się szeroko. Najbardziej ludzi denerwuje radosna obojętność. Otóż to. Jak śmiesz się tutaj pokazywać? Susan podeszła bliżej. Jej twarz wykrzywiła złość. A co? Teraz to twoje miasto? Nigdzie nie widziałam tabliczki. Susan skrzywiła się z oburzenia. Nie pasujesz tutaj, kiedy w końcu to zrozumiesz? Spróbuj mnie wygonić, a nuż się uda. Sąsiadka zmrużyła oczy i zamierzyła mi od stóp do głów. Co ten Roy w tobie widzi? Nie zasługujesz na niego. A rozumiem, że idealną partnerką byłabyś ty. Pewnym krokiem podeszłam do niej. Zaskoczona Laufie cofnęła się, spoglądając na mnie z przerażeniem w oczach. Lepiej trzymaj się ode mnie z daleka, Susan. Znosiłam wasze numery, nawet uważałam je za zabawne, ale wszystko ma swoje granice. Ty mi grozisz? Uśmiechnęłam się. Tylko ostrzegam. Do widzenia. Odwróciłam się i ruszyłam do przodu, przyciskając się przez niewielki tłum obserwujący naszą kłótnię. Dokąd się udać? Do kawiarni na główną ulicę? Aha, czyli mogę zwiedzić całe miasto. Na główną ulicę! Najlepiej! Ukrywając się, iść do samego centrum. Droga zajęła około 10 minut. Zatrzymałam się na początku głównej ulicy miasta. Gdzie zaparkować? Na płatnym parkingu? Na poboczu. Na płatnym parkingu i muszę płacić rubinami. Ironia losu. Ale mam tylko taką nadzieję, że kogoś tam fajnego spotkam. Pojechałam na płatny parking, a potem udałam się na spacer wzdłuż ulicy.
odechciało mi się spacerować, szłam naprzód z czystego uporu. Okej, czyli po prostu zapłaciłam za parking, nie, świetnie. Wkrótce mój wzrok zatrzymał się na dużym, jasnym banerze Novels. Coroczny jarmark jesienny. Nowy członek jury. Jury? Co roku burmistrz przesyłał mi ulotkę z informacjami o jarmarku, zapraszając do stanowiska wróżki. Teraz mam kolejną okazję, aby uprzykrzyć Ertanowi życie. Czyli Ertan jest członkiem jury. Dlaczego chcę jemu uprzykrzać życie? No dobra. Na początek złożę wizytę burmistrzowi. Eratusz znajdował się w niewielkiej odległości od głównej ulicy. No w sumie logiczne, nie? Szybko dotarłam na miejsce i podjęłam próbę przebicia się do burmistrza przez jego główną sekretarkę. Najgorzej. Wiem, jak to jest. Pani Dexter? Jest jego sekretarką? Masakra! Taka stereotypowa sekretarka. Najgorzej. Nie może pani wejść! To zatrzymaj mnie, kobieto! Sekretarka mimo sędziwego już wieku szybko wyskoczyła zza biurka i próbowała mnie zatrzymać. Ja tylko na sekundę. Burmistrz jest zajęty. A dla pani, pan Nodin, wyjątkowo. Co za złośliwa baba. Ale burmistrz sam mnie wezwał. To nieprawda. Niech się pani zastanowi, po co miałabym tu przychodzić. Burmistrz nic mi na ten temat nie mówił. A kto chciałby się chwalić, że wezwał wiedźmę na spotkanie? Kobieta spojrzała na mnie podejrzliwie. Zadzwonię do niego i zapytam. Oczywiście. Kiedy pani Dexter wybierała numer burmistrza, prześlizgnęłam się do drzwi jego biura i pociągnęłam je gwałtownie na siebie. Ha! Stój! Jaki plakat! Pokażcie mi tego burmistrza. Diploma. Weszłam do środka, zatrzaskując za sobą drzwi. Dzień dobry, panie burmistrzu. Na mój widok mężczyzna zadrżał i zbladł. O, pan Anton? Pan Antoni? Panno Dean, cóż za niespodzianka. Przepraszam za wtargnięcie, mam pilną sprawę. Spojrzał na mnie z nieskrywanym zainteresowaniem. Po pierwsze, jak przedostała się pani przez mojego Cerbera? Mówi pan o pani Dexter? Burmistrz skinął głową. To było łatwe. Jest zbyt łatwowierna. Pan Antonio uśmiechnął się. Proszę usiąść. Skinął głową w stronę krzesła naprzeciwko jego biurka. Jak mogę pomóc? Jestem niemile zaskoczona pewną okolicznością, pani Antonio. Zbliża się jarmark, a ja dalej nie otrzymałam zaproszenia, choć zazwyczaj wysyłano je 4 razy w roku. Zawsze pani odmawiała, pan Nodin. Tym razem chciałabym wziąć udział. Proszę zapewnić mi stanowisko. Ma pani na myśli namiot do wróżenia? Nie, stanowisko. Proszę o zarejestrowanie mnie jako uczestnika. Burmistrz spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Chcę sprzedawać swoje ciastka. Ciastka? Tak, domowej roboty. Z niespodzianką. Mężczyzna zbladł. Z niespodzianką. Pan Nodin, rozumie pani... Nie musi się pan o nic martwić. Wszystko zgodnie z prawem i nieszkodliwe.
I czego tu się bać, jeśli stołeczny inkwizytor czuwa na straży? To pan Ertan jest honorowym członkiem jury, prawda? Przez kilka minut burmistrz w milczeniu przegryzał usta i patrzył na mnie z dezaprobatą. Potem spojrzał na mnie ironicznie, ale uważnie. Po co to pani, panno Dean? Dobrze pan wie, panie burmistrzu. Oszukacie miłą odpowiedź, skoro już kłamie. Chcę stać się częścią lokalnej społeczności. Sam pan o to prosił, czyż nie? Jestem gotowa? Dojrzałam. Burmistrz jeszcze przez chwilę pomilczał. Potem uśmiechnął się i odchylił na krześle, nie odkładając ołówka. Cóż, nie będę stawał pani na przeszkodzie, to nawet ciekawe. Może nawet wpadnę na jarmark wcześniej? Zapraszam do mojego namiotu, pani Antonio. Poczęstuję pana babeczkami. Może innym razem. I proszę się zachowywać, ręczę za panią. Nie będę rozrabiać, obiecuję, dziękuję panu. Bardzo. Burmistrz klinął głową. Więc gdzie mogę się zarejestrować? U panny Algot. Ona się tym zajmuje? Świetnie. Nie będę zajmować dłużej pańskiego czasu. Miłego dnia! Wzajemnie, Kasiu. Pan Antoni odprowadził mnie długim, lekko drwiącym spojrzeniem. Oj tam, oj tam. Kasia, co ty tu robisz? Z Tess poznałam się niemal od razu po przeprowadzce. Jej samochód się zepsuł, a ja pomogłam go naprawić. Tak zaczęła się nasza przyjaźń, która trwała prawie 3 lata. Cześć, ja do ciebie, potrzebuję pomocy. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę wziąć udział w jarmarku, możesz mnie zarejestrować? I co będziesz na nim robić? Sprzedawać ciastka. Wesołe ciastka. Kasia, ty zawsze coś wymyślisz. Nie mam z tobą nudy. No coś ty. Jeszcze nawet nie zdążyłam się rozkręcić. Co ty mówisz? A ta sprawa z księdzem? Z czym? Z księdzem? Sam jest sobie winien. Nie trzeba było wylewać na mnie wody święconej. Jeszcze uderzył mnie krzyżem. Wiesz, jakiego miałam siniaka? Ładnie się wtedy zemściłaś. Ja tylko przyszłam na wieczorne nabożeństwo. Rozczochrana, biała jak ściana i z krwią na ustach. Nie wyspałam się. Spojrzałyśmy na siebie i głośno się roześmiałyśmy. Musimy częściej się spotykać. Owszem, ale po co ci ta cała akcja z ciastkami? Widzicie, nikt nie wierzy w moje dobre serduszko, jaką ja mam tutaj reputację. Chcę zirytować jednego członka jury. Niech zgadnę, Roya Ertana. No cóż, możliwe. I grasz z ogniem. No, prowokuje. Owszem, jest fajny. Sama bym... Ale nie lubię rozwodników. O! Pan Roy miał żonę i się nie przyznał. On miał żonę? Nie wiedziałaś. Tak, przez całe 3 lata. Nie wiedziałaś? Nie, kim ona jest? Charlotte Winterbourne. Winterbourne? Już gdzieś słyszałam to nazwisko. Dlaczego się rozwiedli? Jakaś dziwna sprawa. Różnice nie do pokonania. Susan mi powiedziała. Ej, ale przecież ja szukałam informacji o nim i nic takiego nie znalazłam. I nie wierzę, że nie byłoby informacji o jego ślubie. No i tym bardziej w sumie o rozwodzie. Coś jest nie tak. No pewnie. Ona sama marzy o zostaniu u Lady Ertan.
Tess nagle spochmurniała. Co do jarmarku, sama nie wiem, wszystkie miejsca są zajęte. Może znajdzie się coś na uboczu? Spójrzmy. No jest jedno. Wszyscy z niego zrezygnowali, warunki tam nie są zbyt dobre. Idealnie. Jesteś pewna? Kiwnęłam twierdząco. Jasne, załatwię jej formalności. Godzinę później wyszłam z ratusza, nucąc pod nosem piosenkę z rana i pospieszyłam do samochodu. Jak było, pokochaj mnie, zakochaj się, kocham cię. W torebce znajdowały się dokumenty potwierdzające prawo do udziału w jarmarku. Przez następne kilka godzin kupowałam produkty potrzebne na jarmark, a potem wróciłam do domu. Czyli nie odwiedziłam kawiarni tylko. No może ktoś by mnie spotkał w tej kawiarni? Wyciągając zakupy z bagażnika, poczułam na sobie czyjeś spojrzenie. Kto znowu, Susan? Roy! Stęskniłaś się? Mimowolnie zadrżałam i odwróciłam się. Ertan stał oparty o bramę. Lepiej odpowiedzieć, milczeć. Nie wiem, co mam odpowiedzieć. W odpowiedzi tylko skrzyżowałam ramiona na piersi i wymownie uniosłam brew. Wiem, że tęskniłaś. Czego pan chce, panie inkwizytorze? Dlaczego tak oficjalnie? Przecież wszyscy wiedzą, że ze sobą sypiamy. Ciężko przełknęłam ślinę, zauważając błysk w jego niebieskich oczach. No oczy to ma ładnie. Porozmawiać z Rojem. Odejść. Ciekawe, czy to 25 rubinów naprawdę znaczy porozmawiać z Rojem. Przekonajmy się! Czemu zawdzięczam twoją obecność? Po pierwsze, proponuję, żebyś przyznała, że się stęskniłaś. Nie stęskniłam się, miałam nadzieję, że wróciłeś do stolicy. Jeśli nie masz mi nic do powiedzenia, pójdę sobie, mam dużo do zrobienia. Mężczyzna szybko podszedł bliżej, a moja skóra natychmiast pokryła się gęsią skórką. Narusza pan moją przestrzeń osobistą, panie Ertan? Mężczyzna zaśpiał się ochryple. Napiszesz skargę? Moje ciało zamarło w niespokojnym oczekiwaniu. Obiecałam sobie, że nie będę reagować na tego człowieka, ale nie umiałam się powstrzymać. Dostałam przelew, to dużo większa suma niż na rachunku. Cóż, wysoko cenię sobie swoje życie. I zasłużyłaś. Dziękuję. A co z innymi rodzajami wdzięczności? Bardziej osobistymi? Jego niski głos sprawiał, że wszystko we mnie drżało. Nie przyjmuję. Milczałam przez chwilę. Albo chodź. Jeśli wydaje ci się, że będę z tobą pousypiać, to grubo się mylisz. Jedynym powodem, dla którego cokolwiek między nami zaszło, był eliksir siły. Przestał już działać. Nie zamierzam tego powtarzać. Wbiłam palec wskazujący w piersi Roya i odepchnęłam go od siebie. Mężczyzna zachichotał i cofnął się. Chyba mnie rozgryzł i widzi, że mówię nieszczerze. Jeździłem do stolicy. Ciekawe zapytać u dzieci obojętną. I co? Nie obchodzi mnie to. Roy za tobą tęskni. Jak on się ma? Dobrze, wycieczka mu się spodobała. Zabrałeś go ze sobą? Nie zostawiłbym mięsożernej rośliny samej w domu. Nawiasem mówiąc, zapraszam do mnie. Dzisiaj wieczorem, na kolację. Potrafisz gotować? Bez szaleństw, ale tak. Myślałaś, że żyję na samym fast foodzie? Nic nie myślałam. Nie myślałam, Roju, o twoim menu.
Więc? Dziękuję za zaproszenie, ale nie skorzystam, mam dużo do zrobienia. Dlaczego nie skorzystam? Gro, dlaczego nie dajesz mi możliwości wyboru? Zamówienia? Och, gdyby tylko uniknąć odpowiedzi, powiedzieć jak jest. Też. Może innym razem. Odwróciłam się do samochodu i kontynuowałam z zakupami. Pomóc? Dam sobie radę, jesteś odrobinę nachalny, panie Roju. Machnięcie dłonią, odrobina magii, torby powoli uniosły się w powietrzu i wyleciały z bagażnika. Chcę mu zaimponować, Katarzyno! Żegnam, panie inkwizytorze. Poczułam na plecach spojrzenie człowieka, który nie spieszył się do wyjścia. Wślizgnęłam się do środka, zamykałam ze sobą drzwi. Zamknęłam. Oparłam na nich plecy i powoli zsunęłam się, zasłaniając rękoma oczy. Ona wzburzenie, emocje, próbowała się tak bardzo to ukryć. Jak każdej wiedźmy, wielu mężczyzn mnie pragnęło, ale żaden z nich nie wywoływał we mnie tylu emocji. Że co, że zakochałam się? Cholera. I jak mam to rozumieć? Cześć, kotku. Patrzyłaś na zegarek? Serio, Jaskier mnie opieprza, że za późno wróciłam do domu. Myży czekać jeszcze na mnie z wałkiem. Tak, tato. Gdzie byłaś? Zacząłem już myśleć o najgorszym. Czyli o czym? Nie wiem, może cię porwali albo zabili? Wiesz w ogóle, że koty nie powinny się martwić? Cała sierść mi wypadnie. I tak miałam cię ogolić na łyso. Aha. Kasia! I znowu, co znowu robi u nas ten inkwizytor? Odwiedził mnie? Więc dlaczego wyglądasz tak, jakby stało się coś strasznego? Wytrąca mnie z równowagi. Zdążyłem zauważyć. Przestań, dobrze? I tak jest mi ciężko. Przez 30 sekund Lucyfer patrzył na mnie z wyrzutem. Potem wczołgał się do toreb z zakupami. Czy coś mu kupiłam? Po co nam tyle mąki? Przygotowujesz się do oblężenia? Będę piec chleb. Gdzie jest mięso? Kiełbaska? Lucyfer, bierzemy udział w jesiennym jarmarku. My? Ja się nigdzie nie zapisywałem. I po co nam to? Jest nowy członek jury. Ertan. Inteligentnego mam kocura. Zgadłeś. I co? Znowu sztuczki z suszonymi śliwkami? Oczywiście, że nie. Nie powtarzam się. Będą babeczki z inną niespodzianką. Postanowiłaś otruć połowę miasta? To mało prawdopodobne. Kto kupi babeczki od wiedźmy? Kupią, jeśli dodać co nieco do babeczek. Wiesz, co mam na myśli? A jakiś uzależniający proszek? Aha, znowu wyrzucisz składniki w błoto. Nie martw się, pieniądze mamy, a to wyprowadzi inkwizytora z równowagi. Zastanawiam się tylko jak. Niedługo się dowiesz. Spojrzałam na kota enigmatycznie i poszłam rozpakować zakupy. A nie rozpakują się same? Tak jak przyleciały same? Wieczorem zadowolona z siebie siedziałam przy kominku z kubkiem gorącej herbaty. I cieszyłam się ciszą. Przez 10 minut. Na początek sygnał przy bramie cicho błysnął. Potem rozległo się delikatne pukanie drzwi do drzwi. Co? Kto znowu? Spojrzałam na drzwi, ale nie wstałam, mając nadzieję, że to halucynacje słuchowe.
Nie otworzysz? Kot leżał zwinięty w kulkę na sofie. Oczywiście, oboje wiedzieliśmy, kto stoi za drzwiami. Otworzę, nie otworzę, nie chcę otwierać. Oboje wiedzieliśmy, Ertan? Nie zapraszałam go. On sam wejdzie. Jak nie przez drzwi, to przez okno. Jaki uparciuch. Natychmiast spojrzałam na okna. Pukanie powtórzyło się. Może udamy, że nie ma nas w domu? Za późno włączone światło. Pukanie stało się głośniejsze. Ej, nie bądź trusia. Tylko pamiętaj, jestem obok, więc bez perwersji. Boże, mam kota przyzwoitkę. Ze zdziwieniem spojrzałam na chowańca. Chociaż jestem nowoczesnym kotem, patrzenie na salta z inkwizytorem jest ponad moje siły. Salta z inkwizytorem. Kot podglądacz. Lucyfer, zamilcz! Nie chciałam pójść do niego na kolację, to kolacja przybyła do mnie. Podeszłam do drzwi i gwałtownie je otworzyłam, wpatrując się ponuro w Ertana. Ło, zmienił koszulę. W dzień ma jasną, białą, a nocą zakłada ciemną. Wow. Jak się przystosowuje do otoczenia, inkwizytor trzymał w ręku szeleszczącą torbę na prezent. W drugiej ręce miał donicę, w której zaniepokojony Roy potrząsał liśćmi. Fyc, fyc, fyc. Cześć! Już się dzisiaj witaliśmy. Mogę wejść? Nie. A musisz? Chcę zakopać topór wojenny. Mam prezenty? I złośnik się stęsknił? Jaki złośnik? No, przecież to jest Roy, a nie złośnik. Złośnik to było domyślne imię. Wiecie co? Gra nie zapamiętała mojego imienia. Kwiat wyciągnął do mnie liście. Wyciągnął liście, to znaczy wyciągnął do mnie ręce do przytulenia się. Ug. Cześć, kochany. Uśmiechnęłam się, wyciągnęłam rękę i pogłaskałam roślinę. Głasku, głasku. Jaki już wielki. I jaki ciężki, mogę wejść? Mam dla ciebie coś jeszcze. Ertan podniósł torbę i lekko nią potrząsnął. Królewska czekolada produkowana wyłącznie dla rodziny jego wysokości. A co, dostałeś może od swojej żony byłej? O tej czekoladzie chodzą legendy. Ponoć robił ją według jakiejś sekretnej receptury. Ukradłeś? Dostałem i postanowiłem podzielić się z jedną czarującą, ale złośliwą czarownicą. Miau? Nie ma śmietanki? Albo kiełbasek? Ertan zachichokotał, zerkając przez moje ramię. Dla Lucyfera też coś mam. Kasia, wpuszczaj go szybciej! Co za przekupny sierściuch! Oddałby po prostu wszystko za kiełbasę. Mnie by sprzedał. Ależ ty jesteś przekupny! Westchnęłam. Dobra, chodź. Odsunęłam się na bok, wpuszczając mężczyznę do domu. Herbaty? Nie odmówię, słyszałam, że robisz wyjątkowo dobrą. Najlepszą. Mam nocować na ulicy. Oczekujesz, domyślasz się, jaskrze, że będą salta? Cicho! Ubrałaś chociaż ładną bieliznę? Lucyfer, po cię ogolę! Stałam przed półkami z herbatą. Co wybrać? Malina, pomarańcza, cynamon, mięta, cytryna, anyż, tymianek, oregano, borówka. Wow!
malina, pomarańcza, cynamon, to takie standardowe, nie? Mięta, cytryna, anyż, tymianek, oregano, borówka. To ostatnie brzmi w ogóle jak zioła. Podoba mi się mięta, cytryna i anyż. Wiem, że duża część osób nie lubi anyżu, tak jak lukrecji w sumie. Chociaż lukrecja chyba jest bardziej znienawidzona. Ale pamiętam, w Grecji piłam anyżową wódeczkę, kuso się nazywało, chyba coś takiego. I była całkiem dobra. Aromatyczna i lekko kwaśna. Jak moja relacja z rojem. Proszę, twoja herbata. Usiadłam naprzeciwko inkwizytora. Dziękuję, idealnie pasuje do czekolady. A no w sumie, lekko kwaśna i słodka czekolada. Roy wyjął pudełko z torby. Wewnątrz, w malutkich przegródkach, były okrągłe czekoladki posypane kakao. Nie spieszyłam się, żeby spróbować. Na pierwszy rzut oka nic dziwnego, ale tylko na pierwszy rzut oka. Co w niej wyjątkowego? Wykonane ręcznie ze specjalnej odmiany kakao z dodatkiem śmietanki i wanilii. Tylko produkty naturalne, a głównym składnikiem jest olej truflowy. Ertan jako pierwszy wziął czekoladkę i włożył ją do ust. Uważnie obserwowałam inkwizytora. Wyjątkowy smak, spróbuj. Ale że co, podejrzewam, że chce mi otruć? Koniecznie, za kilka godzin. Okej, czyli ja podejrzewam, że Royowi dał ktoś tę czekoladkę z zamiarem zatrucia go. A on nieświadomy przyniósł je dla mnie, żeby mnie po prostu poczęstować wspaniałą czekoladką za kilka godzin, jak zacznie działać trucizna. Inkwizytor spojrzał na mnie dziwnie, a następnie się roześmiał. Myślisz, że cię otruję? Po co mi to? W odpowiedzi uśmiechnęłam się przebiegle, ale nie dotykałam słodyczy. Zupełnie zapomniałam o prezencie. Dla chowańca lubi owoce morza? Miau! Uwielbia! Mężczyzna wyjął z torby duże plastikowe pudełko z gotowanym krabem w środku. Wow! Królewski, przygotowany przez szefa kuchni specjalnie dla Lucka. Lucek się zakochał. Patrzcie, jaki ten Roy cwany. Wie, że jak zjedna sobie Lucyfera, to on będzie mi gadał, bo tak powiecie, będzie mi gadał, że jaki to Roy jest super, a sama w to uwierzę. A Lucek już się zakochał. Oczy kota momentalnie zrobiły się wielkości monety. Miałam wrażenie, że chowaniec za chwilę rozpłacze się z zachwytu i wzruszenia. Nie podoba mu się? Ertan spojrzał na Lucyfera, który zamarł i ledwo oddychał. Ojejku, jakie zbliżenie na kotełka jeszcze. Podoba, ale zepsułeś mi kota. Zawiesił się. Połóż obok, zaraz się otrząśnie. I dzięki. Mimo obaw włożyłam do ust kawałek słodyczy podarowanej przez inkwizytora. Super, jeśli jest trucizną, to już nikt nam nie pomoże. Nieźle. Cieszę się, że mogę zadowolić was oboje. To brzmi dwuznacznie. Mężczyzna wziął do ręki kubek herbaty i powąchał. Pachnie obłędnie, lubisz anyż? Mięta z cytryną, rewelacja. I anyż był tutaj głównym gwoździem programu, gwoździe w herbacie. Twoje herbaty faktycznie są genialne. Dziękuję. Roy wygląda świetnie. Kwiat powoli przysuwał się do krawędzi stolika, próbując dosięgnąć kota i jego kraba. Najpierw zjesz kraba czy kota? Słysząc swoje imię, roślina zamarła, po czym dumnie rozłożyła liście. Fys. Śliwkowa dieta.
Starałam się powstrzymać uśmiech. Pokazałem go moim znajomym w stolicy. I? Byli zachwyceni. Wiesz, z twoimi możliwościami... Kolejny? Mówisz jak Kingsley. Okej, dobra, czyli to był Arthur Kingsley. Inkwizytor uśmiechnął się ciepło i przez chwilę milczał. Lubię cię, Kasia. Jakie wyznanie. Zarumieniłam się. Czy możesz przekazać, że ja lubię też jego? Kot wziął się za pałaszowanie kraba. Sprzedajny klakier. Spuściłam oczy i odkrząknęłam. A co słychać w stolicy? Wszystko w porządku. A tak szczerze, co tam robiłeś? Próbowałem dowiedzieć się, skąd wzięli moją krew do klątwy. Dowiedziałeś się? Ertan przecząco pokręcił głową. Ufam mu? Zniknęła probówka ze skarbca kwatery Inkwizycji. Oboje macie niesamowitą zdolność padania w kłopoty. Byłaby z was świetna para. Położyłam palce na skroniach, wpatrywałam się uważnie w podłogę. Coś się dzieje, Lucyferze, wokół nas z nim. A kto wie, jak to jest połączone? O czym myślisz? Zastanawiam się, gdzie mam się udać, żeby uratować życie. Przeszkodziłam twoim wrogom. Nie martw się, mogę cię ochronić. Tak jak ochroniłeś siebie przez klątwą kobry. Tak jak siebie. Inkwizytor zachichotał. Kasia, mam pewną propozycję. Zamieszkajmy razem? Roy położył kubek na stole i przyjrzał mi się uważnie. Nie chcesz pracować dla Inkwizycji? Ze zdziwienia w pierwszej chwili prawie spadłam z krzesła, a potem się zakrztusiłam. Więc po co tu przyszedł? Odmówić? Od razu odmówić. A jakie ma to znaczenie? Nie wiem. Zebrałam się w sobie i przebrałam niewzruszoną minę. Po co? Więcej zrobię na zamówieniach. Okej, dobra, znowu zamiana. Nie chodzi o pieniądze, Inkwizycja może cię ochronić. A kto ochroni mnie przed Inkwizycją? To oni cię wrobili. Czarownica nie dostałaby się do skarbca. Dobrze. Osobiście łatwiej będzie mi cię chronić. Wiesz o śmierci sióstr? Tak, o zniknięciu Rose też, Kingsley mi powiedział. Nie boisz się, że po ciebie też przyjdą? My nawet nie miałyśmy kontaktu. Ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, że miałyście czy nie miałyście kontakt. Nie utrzymywały. No, w sensie kontaktu, no. Ale wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tego, że więzy krwi łączą cię z Deborah i też przyjdą po ciebie. To nie znaczy, że o tobie zapomnieli. Roy, to ciebie próbowali zabić. Mi póki co nikt nic nie zrobił. Póki co. Kasia, zastanów się nad moją propozycją. Praca dla Inkwizycji ma wiele zalet. Ha, jakoś to wątpię. No, ale zawsze warto znać. Na przykład? Na przykład będziemy się częściej widywać. Umiesz przekonać kobietę. Słaby argument. Inkwizytor uśmiechnął się, ale jego uśmiech był smutny. Nie bądź złośliwa. Wiedziałam, że niektóre czarownice współpracują z Inkwizycją. Bez względu na to, jak bardzo starali się legaliści, takie informacje wyciekły. Podejście do tego było różne, ale najczęściej negatywne, jak szpiedzy. Czarownicy były wściekłe z powodu zdrady. Ludzie byli źli na inkwizytorów, którzy wpuścili lisa do kurnika. Nie przekonasz mnie. Mimo wszystko nie spiesz się z odpowiedzią.
Szukasz pretekstu do ponownych odwiedzin? Możliwe. Tęskniłem za tobą. Głos inkwizytora zmienił się nieznacznie. Stał się niższy. Pojawiły się wibrujące nuty, wywołujące gęsią skórkę na moim ciele. Czas, Kasia! Masz jeszcze czas! Nie podejmowaliśmy więcej tego tematu. Piliśmy herbatę, jedliśmy słodycze i rozmawialiśmy na abstrakcyjne tematy, dopóki zegar nie wybił północy. Nie zmienisz się w dynię, Roy, prawda? Zasiedziałem się, czas na mnie. Odprowadziłam Roya do wyjścia. Do szybkiego zobaczenia i słodkich snów, Kasia. Ta, chyba będą o tobie. Na razie. Mężczyzna ponownie spojrzał na mnie i podszedł do bramy. Przez chwilę patrzyłam, jak odchodzi, a potem wróciłam do domu. Przede mną trudna noc. Roy Ertan życzył mi słodkich snów, a ja doskonale zapamiętałam ich treść. No cóż... Tym razem obrazy były jeszcze wyraźniejsze i bardziej pikantne, a także tak szczegółowe, jakbym patrzyła na ilustrację do Kama Sutry. O mój Boże! Z pełnym zanurzeniem w akcję. Ciemny pokój, zmierzch, świece szkarłatne, jedwabne prześcieradła, na których leżą nagi mężczyzna. Palący dotyk, cichy szept, głód, namiętność, przed którą nie da się ukryć. A może to nie tylko sen? Może jednak zawrócił spod tej bramy? Obudziłam się o świcie, zaciskając pięści i ciężko oddychając. Cholera! Całe ciało było pokryte potem, pościel przemoczona na wskroś i czułam się tak, jakby węzeł rozpalanego do czerwoności żelaza był skręcany w podbrzuszu. Z trudem wstając z łóżka poszłam do łazienki. Siedziałam tam przez około 10 minut, oblewając twarz chłodnymi kroplami wody. Kiedy doszłam do siebie, poszłam do kuchni. Mentalnie przygotować się do całego dnia spędzonego na jarmarkowych wypiekach. Wypiłam kawę i wymieniłam parę zdań z Lucyferem. A następnie przygotowałam potrzebne produkty. A śniadanie dla Lucyfera? Zwycięstwo na jarmarku zależy od twoich dalszych wyborów. Wywołuje cię presję. Muszę zagnieść ciasto, naszykować nadzienie, zważyć mikstury. To muszę w kolejności? Naszykować nadzienie? Zastanowiłam się przez chwilę. Z czym będą babeczki? Lucyfer, co lubią nasi sąsiedzi? Nad czym się tu zastanawiać? Zrób swoje popisowe czekolada, owoce leśne, skórka, cytryny i pomarańczy. Chyba wszyscy lubią czekoladę, nie? Wszyscy lubią czekoladę! Naprawdę, to nie ja pisałam tę grę. Nadzienia wyszło dużo. Przykryłam je pokrywką i kontynuowałam gotowanie. Muszę zagnieść ciasto, zważyć miksturę. Zagnieść ciasto? Rozbiłam jajka do miski z mąką i włączyłam mikser! Kot syknął na hałaśliwy sprzęt, po czym wskoczył na blat. Chcesz spróbować? Psyk! Sierść tu wpadnie. A za kogo mnie masz? Za sierściucha, za kota. Dyskryminacja! Dodałam cukru i kontynuowałam mieszanie. Po kilku minutach ciasto było gotowe. Muszę zważyć mikstury. Właśnie, ciekawe co dodam. Składniki były przygotowane. Wystarczyło włożyć je do garnków i czekać. Od czasu do czasu sprawdzałam napar, mieszając i szepcząc magiczne słowa. Godzinę później na stole leżało 5 nowych butelek. Wreszcie wszystkie składniki na babeczki były gotowe.
Uważnie rozejrzałam się po kuchni. Lucek! Słysząc swoje imię, puszysty zasraniec schował się za szafę. Lucek wyjadł prawie cały nadzieniek, kiedy gotowałaś? What? Na stole brzmiała do połowy pusta miska nadzienia? Cholera, babeczki będą całkiem suche! Nie mam szans na wygraną. Okej. To jest to samo, nie? Nadzienia wyszło dużo, przykryłam pokrywką i kontynuowałam gotowanie. Wreszcie wszystkie składniki do babeczki były gotowe. O, zwiększona szansa na wygranie jarmarku, super. Moim zdaniem jest idealnie. Rozejrzałam się po kuchni triumfującym spojrzeniem. Lucyfer ciągle plątał mi się pod nogami. Przestań mi przeszkadzać! Jeśli będziesz krzyczeć, odejdę! Nigdzie nie pójdziesz. Jesteś ze mną związany magią. Pójdę do Ertana. Podniosłam głowę znad moich babeczek i spojrzałam na kota. Spakować cię? Kot z pościel zabawki? Tak na poważnie nie myślałaś o tym, żeby wyrzucić go ze swojej głowy, skończyć tę grę? Dobrze wiesz, że z pomocą babeczek nie wygonisz go z miasta. Siedzieć z założonymi rękami nie zamierzam. Połowa składników zmarnowana na głupie wypieki. W odpowiedzi krzywo się uśmiechnęła mnie. Wtrącaj się, Lucek. Muszę się jakoś rozerwać. Lucek przeszedł po stole. Kropla fortuny, okruchy sukcesu, urok. Rozerwiesz się. Cicho. Przygotowanie babeczek dobiegło końca. Pozostał ostatni szlif, od którego wiele zależało. Kilka rzadkich, trudnych do znalezienia eliksirów, dzięki którym wypieki będą niezapomniane. Ale szkoda było mi tych takich składników. No oczywiście, że dodam. Ale to trochę nie fair, że można kupić wygraną. Kto nie podejmuje ryzyka, nie wygrywa. Otworzyłam specjalne pudełko na eliksir i wyjęłam z niego dwie butelki. Dodałam kilka kropli z różowej butelki do ciasta oraz trzy krople z zielonej butelki do kremu. No, jeszcze większa, zwiększona szansa, no tak. Moje babeczki będą przepyszne. Na koniec posypałam je gwiezdnym pyłem. Świetnie, czas wstawić babeczki do piekarnika. Mam nadzieję, że mi się nie spalą. Za pół godziny będą gotowe. Lucek docenił moje dzieło, a ja sobie tak teraz patrzę, że ten odcinek mnie tak ograbił z rubinów. Zobaczcie, jak mam mało. Zaczynałam naprawdę z sporą ilością. Wow! Zwycięstwo jest w naszych rękach. To się Ertan zdziwi. Aby moje wypieki kupili, potrzebowałam dobrej reklamy. Wieczorem zadzwoniłam do każdego, kto mógł pomóc w wykonaniu baneru, ale nikt nie przyjął zlecenia. W desperacji rzuciłam telefon na stół i odchyliłam się na krześle. Moja cierpliwość się kończy! Zadzwoniłeś do każdego? Każdego w mieście, gdy tylko usłyszą moje imię, od razu mają dużo do zrobienia. Przeklniemy ich po cichu. Po co? Wciąż potrzebuję baneru. Zamówimy w stolicy? Już nie zdążymy.
Masowałam skronie i rozważałam różne opcje. A co z Derekiem? Derek? On nie wyjechał? Kim jest Derek? Derek był jednym z wielu moich przyjaciół. Z wielu czy niewielu chyba? Wesoły, przystojny mężczyzna z sąsiedniego miasta, który przekonał mnie, że zawsze jest gotowy do pomocy. Spędziliśmy wiele przyjemnych wieczorów i namiętnych nocy, ale seks w ogóle nie wpłynął na naszą przyjaźń. Cudownie. Powinnam mu o sobie przypomnieć? Cóż, kilka minut szukania numeru i już rozmawiałam ze starym przyjacielem. Derek, cześć, tu Kasia, pamiętasz mnie jeszcze? Jak mógłbym o tobie zapomnieć, piękna, cześć! Mówiłeś, że zawsze mogę liczyć na twoją pomoc. Oczywiście, co się stało? Potrzebuję baneru reklamowego. Na jarmark. Baneru? Tak, wiem, nie twój profil, ale wszyscy miejscowi odmówili. Dalej walczysz z sąsiadami. Oni walczą ze mną. Wyślij szczegóły na pocztę. Dobrze, już wysyłam. Bardzo mi pomożesz, kochanie. Rozliczymy się. Ciekawe jak. Derek się zaśmiał. Pogadaliśmy trochę dłużej i ciepło się pożegnaliśmy. Ze zwycięskim uśmiechem rozłączyłam się i spojrzałam na kota. Załatwione. Zdąży? Obiecał, że przywiezie na otwarcie. Dobra, idę spać. Chcę się wyspać przed jarmarkiem. O 5 rano obudził mnie głośny dźwięk budzika. O 5. Wyłącz piszczałkę. Zostaw mnie w spokoju. Jęknęłam, chowając głowę pod poduszkę. Przeszkadzasz porządnym kotom we śnie. Nie widzę tu porządnych kotów. Wstałam z trudem, przytarłam oczy i weszłam pod prysznic, żeby się obudzić. Potem musiałam wybrać odpowiedni strój. A ja mam wrażenie, że to będzie najdłuższy odcinek ever. Załadowanie do bagażnika dużych koszy z babeczkami zajęło około 10 minut. A czar? Jak zakupy mogły się wynieść z samochodu, to dlaczego babeczki nie mogły się wnieść do samochodu? Na wierzch wyczarowałam kopułę, dzięki której wypieki zachowują świeżość przez długi czas. Lodówka znaczy się? Po człowieczemu? Lucyfer, jedziesz ze mną? Nie. Na pewno? Kręcić się wśród hałaśliwych ludzi? Czy spać w cieple i spokoju? Jak myślisz, co wybiorę? Musisz się więcej ruszać, Lucyferze. Spójrz, jak przytyłeś. Nie jestem gruby, ale puszysty. Jak sobie życzysz, kochany? Kot prychnął z oburzeniem i wszedł do domu. Już wsiadłam do samochodu, gdy kątem oka zauważyłam dziwną poświatę, podobną do magicznego impulsu. Ale co, ktoś przebił mi opony? Odwróciłam się gwałtownie i rozejrzałam się po ulicy. Nie było nikogo. Wydawało mi się? Dobrze byłoby to sprawdzić, ale nie mam czasu. I kto uprawiałby magię w pobliżu domu wiedźmy? Ktoś, kto chce zabić te wiedźmy? Zapięłam pasy od niechcenia, zerkając w lusterko. Czy mnie śledzi? I znowu błysk, tym razem w moich źrenicach. Co za... Zerknęłam w odbicie, blask zniknął. Daj spokój, Kasia. Nie wyspałaś się, denerwowałaś? Jeszcze trochę i będziesz się bać własnego cienia. Wypuściłam powietrze, włączając silnik i pojechałam na jarmark. A ja koteła zostawiłam w domu, jak ktoś go...
wypatroszy i wypcha. Dzięki za nagrodę. Jarmark cię zaskoczył. Twój spacer nie należał do przyjemnych. Artur stanął w twojej obronie. Wow, myślałam, że zaliczyłam te punkty pod punkty, wydając, kurczę, tyle diamentów, rubinów. A tu widzicie, kurczę, tylko jedną z ważniejszych opcji. No cóż. Trudno się mówi. Jak tam moja punktacja? Z rojem cały czas 6. Jezu, jak oni się nazywali? Nie pamiętam. O mój Boże, Derek. I mówiłam na niego Antonio. Antonio i Derek. Artur, ty jesteś ta, jak ona, Susan. A ten to, nie pamiętam tego kolesia ze sklepu. No nic. Jejku, jaki to był długi rozdział. Wow, a brałam się, zawzięłam się za nagrywanie w nocy i nie myślałam, że zajmie mi to tyle czasu. No nic, najwyżej się trochę opóźni ten odcinek, bo miałam jeszcze zamiar go zmontować dzisiaj, ale już go dzisiaj nie zmontuję. Więc będzie sobie czekał, będzie dojrzewał na montaż, na swój czas. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego długiego odcinka. Kto dotrwał do końca, to jest naprawdę wytrwałym widzem. I co, w 5. odcinku będzie jarmark. Zobaczymy, czy mi się uda. No, zapłaciłam słono, zapłaciłam, bardzo słono zapłaciłam za zwiększoną szansę wygrania. Muszę wygrać, nie? Muszę zaskoczyć Roya. A może on mnie zaskoczy, a może ktoś inny mnie zaskoczy. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!